W ostatnich dniach polska ambasada w Hadze opublikowała informację, że w Holandii obowiązuje ustawa o wynagrodzeniu minimalnym, której przepisy dotyczą polskich kierowców jeżdżących do Holandii. Spowodowało to olbrzymie zamieszanie w branży transportowej. Mieliśmy bardzo dużo kontaktów od przewoźników pytających, czy i w jaki sposób płacić to wynagrodzenie. Na ten moment informacja o Holandii jest różna od tej, którą mamy z Niemiec i na przykład z Francji. Podstawową różnicą między tymi krajami jest brak dokładnych definicji i regulacji, na mocy których moglibyśmy w ogóle zgłaszać pracowników do oddelegowania. Brak również w informacji, w jaki sposób i gdzie przechowywać dokumentację. Te wszystkie aspekty sprowadzają się do tego, że na ten moment przepisy holenderskie są martwe. Chciałem również przypomnieć, że Holandia jest już kolejnym krajem, które wprowadza ustawy o wynagrodzeniu minimalnym. Obowiązują już również podobne regulacje w Niemczech, Francji, Norwegii, Włoszech, Austrii.